Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałbym pokrótce przedstawić stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Farmacji w kontekście nowej listy leków refundowanych 18 minus 65 plus, ale przede wszystkim dać kilka wytycznych, które są istotne z perspektywy tego, aby ten bardzo dobry projekt dla pacjentów był wdrożony w sposób właściwy i oczywiście koszto-efektywny. Tego typu decyzje w kontekście dostępu, ułatwionego dostępu do leków są czymś, co na świecie już istnieje od bardzo dawien dawna. Oczywiście wielokrotne badania, które prowadzono w przeszłości, publikowane w bardzo dobrych czasopismach, takich jak JAMA i British Medical Journal oraz innych, również polskich, pokazywały, że często decyzja o nieprzyjmowaniu, o niekontynuowaniu leczenia jest spowodowana tym, że pacjentów po prostu nie stać na takie leczenie. Leki bezpłatne, czyli te, które są bez odpłatności pacjenta, w jakiś sposób poprawiają tak zwany compliance, czyli zastosowanie się do zaleceń lekarskich czy adherence, z uwagi na to, że pacjenci po prostu z tych leków korzystają. Niemniej jednak dam kilka wytycznych, które spowodują, że ten nasz polski program będzie działał bardzo dobrze. Moi drodzy, przede wszystkim w momencie wdrożenia tego systemu kluczowe jest to, aby wszystkie nowo przepisane preparaty przez lekarza, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację, kiedy dany produkt leczniczy nigdy wcześniej przez pacjenta nie był stosowany i jest przepisany teraz po raz pierwszy, żeby taka recepta pokrywała tylko maksymalnie do 30 dni, jeśli chodzi o zaopatrzenie tego pacjenta w te leki. Dlaczego tak się dzieje? Badania pokazują naukowe, że działania niepożądane z reguły występują u pacjenta pomiędzy drugim dniem a 2 tygodniach od rozpoczęcia terapii. Stąd też przepisywanie większej ilości recept darmowych w perspektywie jeszcze kilku kolejnych miesięcy nie ma absolutnie sensu, czyli pierwsza terapia powinna być terapią 30-dniową. Jeśli pacjent źle się poczuje, powinien wrócić do lekarza i lek powinien być wymieniony na jakiś inny, prawda, który nie będzie generował działań niepożądanych. Drugi bardzo ważny element kluczowy to jest to, aby pacjent z ustabilizowaną chorobą przewlekłą miał możliwość otrzymywania recepty, którą można wypisać na maksymalnie 6 miesięcy. Kluczem oczywiście jest tutaj zastąpienie tej recepty na 12 miesięcy tą receptą na 6 miesięcy. Dlaczego? Z perspektywy klinicznej konieczna jest obserwacja pacjenta przewlekle chorego, nawet ze stabilną chorobą, po 6 miesiącach i wtedy jest konieczność umówienia się na wizytę. Bardzo ważne jest to, żeby w przypadku każdej realizacji częściowej czy też comiesięcznej przez pacjenta takie recepty, na przykład podajmy sytuację, w której pacjent leczy się na nadciśnienie, żeby to farmaceuta zmierzył to ciśnienie przy każdym wydaniu leków albo inne parametry. Ja przypomnę, że farmaceuci mają zgodnie z ustawą o zawodzie możliwość robienia niektórych badań diagnostycznych po to, aby zobaczyć, czy pacjent powinien być natychmiast skierowany do lekarza, czy też nie. Kluczowe w przypadku tutaj tej decyzji jest wprowadzenie recepty kontynuowanej, która pozwoli, że nie będzie jak gdyby system ochrony zdrowia obciążany dodatkowymi kosztami z uwagi na powtarzające się te same wizyty lekarskie, które tak naprawdę służą tylko wpisaniu recepty, uznawane przez świat nauki, tego typu wizyty są jako wizyty nieefektywne. To, co jest oczywiście bardzo, bardzo też ważne, w tych modelach międzynarodowych wskazano, że leki darmowe w formie bezpłatne, że pacjent nic nie, jak gdyby za nie płaci, są przyczyną tak zwanego marnotrawstwa albo różnych dziwnych sytuacji związanych na przykład z handlem lekami na czarnym rynku. I ten model rzeczywiście funkcjonował w wielu krajach przez wiele lat. Niemniej jednak teraz jest zastępowany nowym modelem, tak zwanej odpłatności za leki w oparciu o kryteria dochodowe. Czyli że pacjent, który bardzo mało zarabia, ma mikro, że tak powiem, dopłaty, które też pozwalają temu, aby mieć szacunek nawet do tych paru eurocentów czy paru centów czy kilku dolarów,
co też powoduje właśnie, że te leki, jak gdyby pacjent rozumie, że to jest jak gdyby oczywiście tanie i dostępne, niemniej jednak musi za to coś zapłacić. Osoby, które mają wysokie dochody, płacą znacznie więcej proporcjonalnie do swoich dochodów. I ten system generalnie jest teraz systemem, który jest ogólnoświatowo promowany. Co się wydarzyło, kiedy rządy w różnych krajach wprowadzały systemy mikropłatności, mikrodopłat generalnie? No, niestety tak się wydarzyło, że duże biznesy postanowiły dać z własnej kieszeni po to, żeby przyciągnąć konsumenta, pacjenta do swojej placówki i pokryć te koszty tej mikrodopłaty, co też w perspektywie niestety nie osiągnęliśmy takiego efektu, jaki byśmy chcieli, a to też doprowadziło do pewnych dysproporcji na rynkach, głównie na rynku farmaceutycznym, na rynku aptek. Kluczowe jest w ramach prawidłowego jak gdyby wprowadzenia tego systemu, aby edukować pacjentów w zakresie nierobienia zapasów, nieprowadzenia nielegalnego obrotu lekami oraz niewyrzucania produktów leczniczych niezużytych bądź nadmiarów do na przykład ścieków komunalnych, do kosza na przykład, albo prawda, w ogóle gdzieś w innych miejscach niekontrolowanych. Z uwagi na to, że w perspektywie kilku lat zaobserwujemy, że będzie wzrastała ilość stężenia leków generalnie w wodzie pitnej, na przykład w rzekach, ale również w glebie. Więc to jest jeden oczywiście z dużych problemów. Niemniej jednak podsumowując, system tego rodzaju jest dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek wymaga konieczności tak naprawdę wprowadzenia farmaceuty do systemu nadzorowania tego typu przedsięwzięć z uwagi na właśnie pilnowanie, aby ten system był koszt-efektywny. W perspektywie rzeczywiście adherence u pacjentów się poprawi, jak i compliance, ale niemniej jednak jest potrzebna dodatkowa edukacja i dodatkowe systemy monitorowania konsumpcji tych leków, które są bezpłatnie, będą bezpłatnie odbierane przez pacjentów. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu. Mam nadzieję, że te 7 kluczowych punktów, które przedstawiła organizacja, przydadzą się do tego, aby w jak najlepszy sposób wprowadzać tą kolejną, bardzo potrzebną regulację oraz przywilej, bo tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia.